Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast, który się nazywa Naśladowca i muszę przyznać, że bardzo dawno żeśmy się nie słyszeli, bo ponad półtora miesiąca, ale mam nadzieję, że już wracam do regularnego publikowania odcinków i dzisiaj opowiem Wam o pewnym mężczyźnie, który. Zostawiał dosyć niecodzienne komentarze pod swoimi zakupami na Amazonie. Urodził się on 7 marca 1971 roku na Florydzie, i kiedy miał dwa lata, jego rodzice rozwiedli się, a on został przy matce, reginie Tago. Rok później matka wyjdzie za mąż, jednak Todd Koleb, ponieważ to jest nasz główny dzisiejszy bohater, nie będzie dogadywał się z ojczymem i zawsze będzie mówił, że on woli mieszkać ze swoim biologicznym ojcem. Jednak do momentu wejścia chłopca w wiek 12 lat będzie niestety nadal mieszkał z matką i ojczymem na terenie południowej Kalifornii. Matka myślała zawsze o swoim synu jako o wyjątkowo mądrym chłopcu. Zresztą Todd jako dziecko czytał obok komiksów encyklopedię, co napawało Reginę właśnie wyjątkową dumą. Po rozwodzie rodziców Todd był dzieciakiem dosyć niespokojnym, miał wybuchowy temperament, jak i nad wyraz zbyt duże zaabsorbowanie cielesnością, co spowodowało, że w wieku 9 lat został zaprowadzony przez matkę na swoją pierwszą w życiu terapię. Dokuczał swoim rówieśnikom, niszczył ich zabawki. Często mścił się nawet na swojej matce, zwłaszcza jeśli kobieta robiła coś, co nie podobało się młodemu Todowi. Pewnego razu, kiedy właśnie taka sytuacja miała miejsce, chłopak wepchnął ręcznik do toalety, czym doprowadził do zalania całego mieszkania. Niestety, terapia nie przynosiła oczekiwanych przez wszystkich skutków. Tod nie kierował swojej agresji tylko w stronę matki czy rówieśników, ale także w stronę zwierząt. Pewnego razu dostał w prezencie złotą rybkę i nawet udawał, że ją lubi. A kiedy nikt nie patrzył, to wlał do jej kuli wybielacz. Oszczędzę Wam szczegółów, co się stało z rybką. Natomiast Tod nie lubił rybek i nie chciał dostać rybki. On chciał myszo skoczka. W tym czasie został wysłany do szpitala psychiatrycznego w Georgii, ponieważ nadal terapia nie przynosiła efektów, a Tod nadal prześladował swoich rówieśników. Bił inne dzieciaki, a kiedy matka kupiła mu nowe meble do jego sypialni, ponieważ one mu się nie podobały, to chłopak w odwecie zdemolował swój pokój przy pomocy młotka. Często groził, że odbierze sobie życie. Kiedy Todd ma lat 12, jego matka i ojczym rozwodzą się, i wtedy Todd zostaje wysłany do Arizony, do swojego biologicznego ojca, z którym chciał mieszkać. Chłopak zmienia nazwisko na nazwisko ojca i będzie pracował, łapiąc dorywcze zlecenia w mieście. Natomiast ojciec miał hobby, które jeszcze bardziej zaostrzało gniew i złość chłopaka. Otóż jego ojciec zbierał noże i broń, a także uczył potomka, jak konstruować bomby i wysadzać różne rzeczy. Natomiast życie z ojcem nie było wcale takie wspaniałe, jak marzył o tym Todd, ponieważ on chciał spędzać każdą wolną chwilę z nim, a mężczyzna miał tyle dziewczyn, z którymi się spotykał, że już niewiele z tego czasu zostawało dla Todda. Tak więc chłopak był tym bardzo mocno rozczarowany, że jego marzenia zostały strzaskane w drobny mak i zdecydował, że w takim razie on wraca do matki. Ale Regina także nie wykazywała chęci, by znów zajmować się chłopakiem, i miała wtedy wiele wymówek, by nie zabierać syna do siebie. W związku z czym ojciec wpadł na, w cudzysłowie, genialny pomysł. Skoro on nie chce syna, skoro matka nie chce syna, no to zostaje adopcja. Nie jestem pewna, czy finalnie do tej adopcji doszło, w sensie do złożenia papierów i rozpoczęcia procedury, ale odrzucenie w wieku nastoletnim, jakiego doświadczył Todd, wzbudziło w nim jeszcze więcej gniewu i złości do świata. Kiedy chłopak ma lat 15, porywa pewną czternastolatkę w mieście Tempi w stanie Arizona. Wydarzenie to ma miejsce 25 listopada roku 86. Todd od jakiegoś czasu podkochiwał się w tej dziewczynie, jednak ona odrzuciła go i powiedziała, że mogą być przyjaciółmi, co nie spodobało mu się bardzo. Zachowanie dziewczyny rozwścieczyło go maksymalnie, gdy dowiedział się, że ona zakochała się w jednym z jego przyjaciół. Rodzice dziewczyny znali Toda, więc z pozoru niewinne pytanie, czy będą w domu, nie wprawiło ich w jakieś zastanowienie czy zdziwienie. Mieli plany tego dnia wyjść, o czym powiedzieli piętnastolatkowi. Zatem on poczekał, aż rodzice dziewczyny wyjdą z domu, ponieważ dla niego to była szansa na bycie sam na sam ze swoją ofiarą. I kiedy już miał tę pewność, że będzie sam. Wywabił dziewczynę na zewnątrz do alejki, po czym pokazał jej pistolet kaliber 22, a potem pociągnął za spust, by ją przestraszyć, by dziewczyna była mu posłuszna. Pistolet nie wystrzelił z jakiegoś powodu, niemniej to wystarczyło. Todd zabrał nastolatkę ze sobą do domu, w którym mieszkał. Tam związał ją na jego łóżku, zakleił jej usta taśmą klejącą, po czym położył swój nóż koło niej i powiedział, że jeśli wyda choćby najmniejszy dźwięk, to pożegna się ze swoim życiem. Potem ją napastował. Kiedy skończył, zaprowadził do domu z ostrzeżeniem, że jeśli komukolwiek powie o tym wydarzeniu, to on pozbawi życia jej młodsze trzy i sześcioletnie rodzeństwo. Jednak, w czasie kiedy dziewczyny nie było w domu, jej sześcioletni brat zdążył zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie starszej siostry. Tak więc, kiedy czternastolatka weszła do domu rodzinnego, w środku już czekała na nią policjantka. I bardzo szybko Todd, znany wtedy jako Todd Samsel, został aresztowany, a zarzuty, jakie zostały mu postawione, to porwanie, napastowanie oraz popełnienie niebezpiecznego przestępstwa wobec osoby nieletniej. Todd stwierdził, że napastował koleżankę, ponieważ był zły na swojego ojca, a był zły na ojca, ponieważ ten wyjechał razem z dziadkiem Toda na trzy dni i zostawił go samego. Jego sprawa została przeniesiona z sądu dla nieletnich do sądu dla dorosłych. Tam Todd został skazany na 15 lat pozbawienia wolności i musiał zarejestrować się jako przestępca seksualny. Sędzia prowadzący sprawę uznał, że Todd stoi na przegranej pozycji. Terapia, na którą uczęszczał przez sześć ostatnich lat, nie przynosiła skutków. On nadal był impulsywny, wybuchowy i zaabsorbowany treściami dla dorosłych nadal niszczył własne ubrania, rzeczy osobiste także rówieśników, znęcał się nad zwierzętami, a te sześć ostatnich lat zakończyło się porażką i napaścią na czternastolatkę. Adwokat nastolatka stwierdził, że nie wierzy, by jego klient w przyszłości został seryjniakiem w stylu y, znanego nam Teda B. Był raczej mocno zdenerwowany, był wściekłym młodym człowiekiem, który miał szansę jeszcze wyjść na prostą. Oczywiście miał on pewne problemy z ojcem, który chciał go oddać do adopcji, ale to wcale nie prowadzi do tego, że chłopak zostanie kryminalistą. Matka także włączyła się w obronę syna i pisała do sędziego listy, w których dowodziła, że Todd jest dobrym chłopakiem i przecież nawet odprowadził dziewczynę do domu, a gdyby był aż tak niebezpiecznym przestępcą, na pewno by tego nie zrobił. Kobieta prosiła, by zamiast do więzienia Todd został odesłany do domu dziadków. Piętnastolatek był badany przez specjalistów podczas trwania procesu i zdiagnozowali oni zaburzenia osobowości, a badanie IQ wykazało, że jego poziom to 118 punktów. Jednak prawdopodobieństwo, że kolejna terapia przyniesie oczekiwany skutek, było bardzo nikłe w oczach sędziego, pomimo tego, że z badań wynikało, że Tot jest inteligentnym, acz bardzo nieobliczalnym dzieciakiem. Nawet kurator sądowy mówił, że chłopak ma wieczne pretensje do świata i zachowuje się tak, jakby właśnie świat był mu coś winien. Jedna z sąsiadek opisała piętnastolatka jako diabła wcielonego, który pewnego razu zamknął syna w klatce kenelowej jej psa i przewracał tę klatkę ciągle i ciągle, pomimo płaczów i próśb swojej ofiary, by go wypuścił. Oprawca tylko się śmiał i robił swoje. Podczas badań, Todd określał swój stosunek do siebie jako negatywny. W ocenie psychiatry chłopak był zły, ale był też zagubiony w swoim złym zachowaniu, ponieważ ciągle pytał: Czemu ja robię takie rzeczy? Wyraził też pewne wyrzuty sumienia, twierdząc, że czuje się źle, ponieważ myśli, że swoim zachowaniem może krzywdzić innych ludzi. Ostatecznie chłopak został skazany na karę pozbawienia wolności i za kratami spędził czas aż do sierpnia 2001 roku. Po wyjściu na wolność przeprowadził się na teren Karoliny Południowej, by mieszkać w pobliżu matki. W więzieniu zdobył nie tylko tytuł licencjata z informatyki, ale także nauczył się, jak ukrywać swój charakter i prawdziwe zachowanie. A we wnętrzu toda nie działo się nic dobrego. Nadal kipiał w nim gniew i złość, i po ulicach swojego miasteczka chodził niczym tykająca bomba zegarowa. Znalazł pracę jako grafik w firmie Sevens Sons Company i pracował w firmie przez prawie dwa lata, dopóki nie zaczął uczęszczać do Greenville Technical College w roku 2003. 6 listopada tego roku w sklepie Superbike Motorsports w Czesni pewien mężczyzna znalazł cztery zastrzelone osoby. Ofiarami były: 30-letni właściciel sklepu Scott Ponder, 29-letni kierownik serwisu Brian Lucas, 26-letni mechanik Chris Sherpet oraz 52-letnia księgowa Beverly Guy, która była matką Scotta. Napastnik kimkolwiek był, wszedł do sklepu od tyłu i jego pierwszą ofiarą padł mechanik. Na środku salonu z motocyklami zastrzelił księgową, potem przy głównym wejściu do salonu, właściciela oraz kierownika. Wszyscy zmarli na miejscu z powodu wielu ran postrzałowych. Śledczy dedukowali, że podejrzanym mógł być niezadowolony klient, a pośród lokalnej społeczności, którą wstrząsnął ten incydent, plotkowano, że sprawcą może być jeden z członków gangu motocyklowego. Na ponad dziesięć lat sprawa poczwórnego morderstwa będzie miała status nierozwiązanej. Dość mocnym punktem tego dlaczego tak się stało było to, że śledczy uważali, że żona właściciela serwisu, Melisa Ponder, miała romans z innym mężczyzną. A taka dedukcja się pojawiła dlatego, ponieważ materiał DNA, pobrany z ciała jej męża, nie pasował do materiału genetycznego pobranego od syna, tak więc Melisa Ponder była wielokrotnie i bardzo agresywnie przesłuchiwana po śmierci swojego męża, dlatego właśnie na ponad 10 lat ta zbrodnia uchodziła todowi na sucho. Natomiast gdyby nie agresywne przyparcie wdowy do muru, to prawdopodobnie sprawa poczwórnego morderstwa mogłaby być szybciej rozwiązana, ponieważ Todd był właśnie takim niezadowolonym klientem. Jego motocykl został skradziony, w związku z czym mężczyzna kupił kolejny z salonu właśnie pana Pondera. Właściciel oraz kierownik serwisu naśmiewali się z Toda, pytając sarkastycznie. Hej, czy drugi motocykl też zostanie ci skradziony? Nie masz już dosyć? A kiedy Todd chciał zwrócić motocykl, to odmówili mu zwrotu pieniędzy i nadal śmiali się, że nie potrafił jeździć, ponieważ widzieli jak mężczyzna przewrócił się na motorze na parkingu przed salonem. Todd opowiadał później matce tę historię i mówił jak ci dwaj mężczyźni naśmiewali się z niego, kiedy chciał oddać sprzęt. Wreszcie, właściciel salonu powiedział, że ok, może zwrócić motocykl, ale on nie odda mu pieniędzy. To rozwścieczyło Toda, który wyszedł frontowymi drzwiami, a wrócił tylnym wejściem, tym razem uzbrojony i rozpoczął strzelaninę. Po zbrodni Tod kontynuował swoje życie, jakby nic, zupełnie nic się nie wydarzyło. 25 marca 2007 roku zdobył licencję pilota turystycznego. Potem zdobył kolejny tytuł licencjata, tym razem z administracji biznesowej na Uniwersytecie Południowej Karoliny. Dwa lata wcześniej zdobył licencję agenta nieruchomości i założył firmę. I czy z tym wszystkim, co już uzbierał na swoje konto, Todd mógł uzyskać licencję? Oczywiście, że nie. Dlatego skłamał w każdym możliwym wniosku. Dzięki temu, że był ekstrawertykiem bardziej niż introwertykiem, to stał się jednym z najlepszych sprzedawców, a klienci byli wręcz oczarowani jego sposobem bycia. Oczywiście tylko do czasu, bo kiedy temat schodził na broń i wszystko, co z tym związane, to obnażał swoją prawdziwą naturę. I jego firma nosiła nazwę TKA Real Estate, a on na przestrzeni ośmiu lat działalności agencji zatrudniał kilkunastu pracowników. Traktował swoich podwładnych z pogardą i protekcjonalnością, a w swoim gabinecie przeważnie oglądał filmy dla dorosłych. Także na osobach z firm, z którymi współpracował, nie robił dobrego wrażenia. Jedna z kobiet zajmująca się reklamą dla firmy Toda powie po latach, że on prawie krzyczał i przeklinał. Y i były to przekleństwa i krzyki w stronę jej koleżanki podczas rozmowy telefonicznej i był w obejściu bardzo protekcjonalny, tak jak i agencja wydająca mu licencję agenta nieruchomości, tak samo i klienci Toda nic kompletnie nie wiedzieli o jego przeszłości i wpuszczali go do swoich domów, dając pełen dostęp do każdego najmniejszego konta. Mimo protekcjonalności, Todd jednak w 2014 roku zakupił swój pierwszy dom. Budynek stał na działce o powierzchni około 100 akrów, a że mężczyzna odgrodził nowe miejsce zamieszkania bardzo solidnie, to kwota zakupu i dodatkowej pracy wyniosła go 385 tysięcy dolarów. Mężczyzna, który sprzedał Todowi nieruchomość, Wilton Lawrence, powie później. Chciał prywatności, nie chciał mieć koło siebie sąsiadów, przyjaciół, po prostu chciał tylko prywatności. W tym samym czasie miał ogromną obsesję na punkcie kobiet, i to nie było nic dobrego. Todd chodził do różnych restauracji w mieście, wpatrywał się w kelnerkę, która go obsługiwała, i zostawiał bardzo duże napiwki za obsługę, a potem zapraszał kelnerkę do swojego domu. Każda jedna kobieta, która miała z nim w ten sposób do czynienia, mówiła o nim jako o przerażającym typie. Jego ulubionym miejscem była restauracja Waffle House w mieście Roebuck. Jedna z kelnerek tak się go bała, że za każdym razem, kiedy Todd przychodził do tego miejsca, kobieta prosiła kucharza, aby ten przyjął zamówienie i aby obsłużył Toda. W tym samym miejscu wpadł w prawdziwą obsesję na punkcie jednej z kelnerek. 26-letniej Megan Lee MacKraw Coxie, która była żoną o 3 lata starszego John'ego Coxie. Para ta miała dziecko i mieszkali w Spartanbergu. Miesiąc wcześniej wyszli z więzienia, byli uzależnieni od kompotu i by utrzymać się oprócz zarobków z pracy Megan, trudnili się żebractwem. John miał na swoim koncie narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz posiadanie akcesoriów związanych z tymi substancjami. Megan aresztowana została za zaniedbanie względem osoby nieletniej, ponieważ jej dziecko uzyskało pozytywny wynik testu na obecność kompotu. Jak się okazało, kobieta wróciła do brania tej substancji, tak więc potomek państwa Koksi był pod opieką innych osób. Natomiast Todd patrzył na tę parę protekcjonalnie, jak to tylko on umiał. Byli oni w tej grupie społecznej, którą on absolutnie gardził. Natomiast jego modus operandi to było Obieranie na cel parę, a potem odbieranie mężczyźnie to, co miał najcenniejszego. Tak więc Todd zatrudnił Johnego i Megan do pracy przy jego posiadłości, a potem pozbawił życia oboje. Mężczyzna został zastrzelony jednym strzałem w klatkę piersiową. Kobieta podzieliła los swojego partnera tydzień później otrzymała od oprawcy strzał w głowę i tak jak w przypadku zbrodni w salonie motocyklowym, śmierć kolejnych dwóch osób uchodziła mu płazem, a on zaczął się czuć jako nienamierzalny sprawca zbrodni. Tak więc zrobił to jeszcze raz. 31 sierpnia 2016 roku zatrudnił 30-letnią Kayle Brown oraz jej o dwa lata starszego chłopaka, Charlesa Carvera, do sprzątania wokół jego domu. Kayla znała Toda, a ponieważ historia toczy się w czasach prężnie działającego Facebooka, to kobieta na swoim profilu publikuje informację, że jedzie do Toda. Kiedy para dotarła do posiadłości mężczyzny, on otworzył im bramę. Pojechali samochodem około 800 metrów w górę w stronę domu, po czym zatrzymali się przy dużej stodole, przy której umieszczony był kontener pełniący funkcję magazynu. Todd dał parze butelki z wodą, po czym oświadczył, że chce, by oni przycięli zarośla wokół stodoły i że zaraz wróci z sekatorami, które posłużą im do pracy. Poszedł do stodoły. Para czekała, mężczyzna chwilę później wyszedł za środka, jednak nie ze sprzętem do przycinania zarośli, a z pistoletem w dłoni. Najpierw pozbawił życia Carvera, zupełnie nie dając mu ani chwili na ucieczkę. Prawdopodobnie zrobił to dlatego, ponieważ 32-latek miał niewyparzoną gębę. To są słowa Toda. Mężczyzna zginął na miejscu po otrzymaniu trzech strzałów w klatkę piersiową. Potem Todd złapał kobietę i powiedział, że i ją pozbawi życia, jeśli z nim nie pójdzie. Zagroził też, że jeśli kobieta się będzie stawiać, to także podzieli szybko los swojego mężczyzny. Zaciągnął ją do stodoły, gdzie napastował, a potem przywiązał przy pomocy łańcuchów, by nie uciekła i powiedział, że nie chce jej skrzywdzić. Kobieta była karmiona raz dziennie. Todd pokazał jej groby swoich ofiar i zaczął opowiadać, że jej poprzedniczka została pozbawiona życia, ponieważ wkurzała Toda. Opowiadał Kayleigh o swoim życiu, o jeszcze innych zbrodniach, o tym, że liczba jego ofiar dochodziła do trzech cyfr oraz o tym, jak to rząd Stanów Zjednoczonych wykorzystywał go do pozbawiania życia innych ludzi, kiedy on odsiadywał wyrok za kratami. Początkowo mężczyzna trzymał kobietę w stodole i przykuł ją do jednego z prętów klatki, która tam stała, jednak ostatecznie zmienił jej miejsce na metalowy kontener. Dwa miesiące Kayla spędziła w niewoli u Toda na terenie posiadłości. Prawdopodobnie mogło to być jeszcze dłużej, ale Toda odwiedzili policjanci, którzy szukali zaginionej pary, a ostatnie sygnały z telefonów komórkowych zostały namierzone właśnie w okolicy domu mężczyzny. Todd miał z Kaylą taką rutynę, że przychodził do niej wcześnie rano, żeby dać jej jeść, otwierał kontener i zostawiał jej to, co przyniósł. Kiedy kobieta zdała sobie sprawę z tego, że słyszy głosy, które mówią: Musimy poszukać jej w innych budynkach, i żaden z nich nie należał do jej oprawcy, zaczęła z całej siły uderzać w kontener. Słysząc takie odgłosy z wnętrza śledczy nie mogli tego tak po prostu zostawić i pójść dalej. Kiedy otworzyli kontener, zobaczyli w środku spanikowaną, wystraszoną, zrozpaczoną kobietę. Detektywi byli nie mniej szokowani niż ona, kiedy po otworzeniu wzajemnie się zobaczyli. Po przeszukaniu terenu posesji śledczy znaleźli miejsca, w których pochowani byli John i Megan, których zidentyfikowano po tatuażach. Ta para została zgłoszona jako zaginiona 22 grudnia 2015 roku. Patolog stwierdził, że kobieta została pozbawiona życia około 25-26 grudnia, a jej partner około tygodnia wcześniej. I jeśli chodzi o moment wyswobodzenia Kayleigh, to na YouTubie jest właśnie taki filmik dokumentujący ten moment. Ja podlinkuję wam go w opisie, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wyglądało. Po aresztowaniu Todd zgodził się przyznać do zbrodni poczwórnego pozbawienia życia ludzi z salonu Superbike oraz do zbrodni, których dokonał na terenie swojej posiadłości. Jednak zanim to zrobi, chce jeszcze spotkać się ze swoją matką oraz przekazać pieniądze na fundusz dziecka swojego przyjaciela. Podczas rozmowy ze śledczymi mężczyzna był bardzo spokojny, uprzejmy, chętny do współpracy. To są słowa szeryfa, który brał udział w przesłuchaniu. Kiedy spotkał się z matką, przyznał się, że to on stoi za zbrodnią w Superbike Motors. Powiedział jej też, że oprócz tych łącznie czterech osób pozbawił życia zdecydowanie więcej ludzi, a kiedy kobieta spytała ile, jej syn odparł, że nie ma wystarczającej liczby ilości palców na policzenie. Natomiast śledczy, kiedy zabrali się za przeszukiwanie posesji mężczyzny, znaleźli tam m.in. pistolety kaliber 9 mm zmodyfikowane z tłumikami. Karabiny szturmowe oraz potężną ilość amunicji. Śledczy bardziej zainteresowali się zniknięciem pary, ponieważ nagle Nistego Nizowego, Carver na swoim Facebooku, postował jakieś bardzo dziwne wpisy, które prawdopodobnie zaintrygowały jego przyjaciół. Oczywiście mężczyzna nie mógł żadnych wpisów umieszczać, ponieważ Todd pozbawił go życia, a wpisy pojawiały się po śmierci Charliego. I teraz wcześniej powiedziałam, że Charlie został pozbawiony życia za tak zwaną niewyparzoną gębę, czego Todd bardzo nie lubił, tak utrzymywała jego matka. Natomiast Kejla wyjaśniła później, że Todd pozbawił życia jej partnera, ponieważ był on zły na kobietę z jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego, nieznanego powodu. 18 listopada 2016 roku rozpoczęło się dochodzenie w sprawie Toda. Śledczy szukali spraw powiązanych z nim. Przeglądali dokumenty datowane na lata 83-86, kiedy to Todd mieszkał z ojcem. Przyglądali się też sprawom z czasu sierpień-listopad 2001 i terenowi Karolina Południowa. Tydzień później śledczy z Greer z Karoliny Południowej ogłosili, że rozpatrują udział podejrzanego w sprawie napadu na bank Blue Ride Savings oraz potrójnego morderstwa. A śledczy brali te sprawy pod uwagę, ponieważ między nią, między tą strzelaniną w salonie motocyklowym a sprawą napaści na bank był niewielki odstęp czasu, 6 miesięcy. 16 maja 2018 roku śledczy ustalili, że ich podejrzany nie był w żaden sposób powiązany ze strzelaniną w banku. Todd początkowo został oskarżony o poczwórne morderstwo w związku ze strzelaniną w salonie motocyklowym oraz o porwanie dotyczące Kaylee Brown. Potem zostały mu dołożone trzy dodatkowe oskarżenia dotyczące małżeństwa Coxis oraz Charlie'ego Browna, zarzuty porwania oraz trzy zarzuty posiadania broni. 26 maja 2017 roku oskarżony przyznał się do siedmiu zbrodni, dwóch porwań oraz dokonania przestępstwa napastowania. Za to co uczynił otrzymał siedem wyroków dożywocia, które ma odsiadywać jeden po drugim. Nie ma też możliwości zwolnienia warunkowego. Koleb wielokrotnie przyznawał się od czasu procesu do dwóch innych zbrodni jednak do sierpnia 2018 nie podał żadnych szczegółów dotyczących tych spraw. Mężczyzna odsiaduje swój wyrok w zakładzie karnym w Broad River. W sierpniu 2018 albo 2020 roku, to info pochodzi z Wikipedii, rzeczy należące do TODA zostały zlicytowane na aukcjach, a zebrane w ten sposób środki przekazane rodzinom ofiar. A teraz na sam koniec taka mała wisienka na torcie, dosyć przerażająca wisienka, jeśli mam być szczera, ponieważ podczas prowadzonego śledztwa. Już po schwytaniu Toda detektywi dotarli do informacji, że mężczyzna mógł przeglądać i kupować produkty z popularnego Amazona. Produkty te oczywiście wykorzystywał w swoich zbrodniach i zapewne powiecie teraz okej okay, w końcu gdzieś musiał te rzeczy kupować i jak najbardziej macie tutaj rację ale on te produkty jeszcze recenzował i nie były to jakieś komentarze w stylu produkt spełnia moje oczekiwania solidnie wykonany 10 na 10 recenzje stały się kluczową częścią jeśli chodzi o sprawę Toda użytkownik platformy Amazon o niku mi czyli po polsku ja zaczął wystawiać recenzje w roku 2014 i czas ten zbiega się z zakupem przez TODA nieruchomości, na terenie której później popełnił trzy zbrodnie. Mamy tutaj na przykład recenzję łopaty. Ta łopata ma składaną rączkę i recenzja datowana jest na 13 września 2014. Użytkownik mi napisał, trzymaj ją w samochodzie, kiedy będziesz musiał zakopać zwłoki, a normalną pełnowymiarową łopatę akurat zostawiłeś w domu. Recenzja piły łańcuchowej z tego samego dnia. Działa świetnie. Sprawienie, żeby sąsiad, którego gonisz, się zatrzymał, jest wystarczająco trudne bez posiadania łatwej w użyciu piły łańcuchowej. Recenzja zamka z ukrytą kłódką. Działa świetnie. Jeśli ktoś będzie pyskował, zastosuj stary, oldschoolowy sposób na niego. Włóż kłódkę w skarpetkę i go spiesz. Oczywiście on nie doceni trwałości stali tak jak ty. Sprawdza się świetnie do zabezpieczenia kontenera. Recenzja paralizatora. Serio, szukam powodu, żeby użyć sprzętu na jednym z moich agentów za bycie leniwym. To będzie nowy, motywujący sprzęt w biurze. Recenzja noża. Jeszcze nikogo nie dźgnąłem. Jeszcze. Ale ciągle żyję tym snem, że to zrobię i kiedy to zrobię, będzie to z najlepszą jakością, na jaką ten nóż wygląda. Według reportera z gazety The Greenville News, recenzji użytkownika Mi było około 140 i dotyczyły m.in. elektroniki, zabawek dla psów, muzyki oraz serialu The Walking Dead na DVD. Recenzje są albo były powiązane z listą życzeń Toda Kolepa, która obejmowała kamizelki taktyczne. Karabinczyki, magazynki i uchwyty do broni, apteczki pierwszej pomocy, książki o linach, snajperach, chirurgii wojennej w nagłych wypadkach. I prawdopodobnie gdyby odsączyć tę zabójczą część Toda, Kolepa od niego, to te recenzje mogłyby być nawet traktowane jako z takim lekkim przymrużeniem oka. No, ale niestety nie są, a to spędzi resztę swoich lat za kratami więzienia. To jest koniec dzisiejszej historii. Bardzo dziękuję wszystkim słuchającym na YouTubie oraz na pozostałych platformach streamingowych czyli Spotify, Apple Podcast, Google. I dziękuję też moim wspierającym, bez których dodatkowego wsparcia nie mogłabym otrzymać e, dostępu do książek, które właśnie pozwalają mi wygrzebywać takie trochę mniej znane sprawy. No i cóż, jeśli ktoś z was chciałby, miałby chęć wesprzeć moją działalność, to jak najbardziej możecie skorzystać z linku na Patronajcie, bądź wsparcia na YouTube. Ja wam serdecznie dziękuję i w przyszłym tygodniu słyszymy się podczas naprawdę długiej sprawy Sheri Rasmussen i tak wiem, że o sprawie Sherry powstało już kilka podcastów. Odkąd ja zaczęłam przygotowywać tę historię, to powstało nawet chyba ze trzy, w tym dwa e, analizujące mowę ciała Stefani Lazarus. Natomiast, no cóż, no, już byłam w połowie, więc stwierdziłam, że po prostu kończę ten temat. Dziękuję, jeśli dotarłeś do tego momentu, będę bardzo wdzięczna. Jeśli dotarłeś, dotarłaś do tego momentu, będę bardzo wdzięczna za pozostawienie komentarza, ponieważ wracam po takiej troszeczkę dłuższej przerwie. YouTube nie lubi przestojów. Więc prawdopodobnie utnie mi zasięgi. No i jeśli na przykład ktoś z Was nie dostaje powiadomień z YouTube'a, że materiał się pojawia, to bardzo proponuję odsubskrybować i zasubskrybować kanał ponownie, bo wiem, że jak co roku tutaj YouTube robi jakieś szacher macher. Dziękuję Wam bardzo, ja już nie przedłużam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.